Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na haul. Będzie to oczywiście haul Mierzymy i mam tutaj rzeczy z wyprzedaży. Udało mi się kupić naprawdę bardzo ładne, eleganckie sukienki, które Wam postanowiłam, że pokażę właśnie w tym filmie. Naprawdę super okazje, więc dziewczyny, stawię Wam jak najszybciej ten film, żebyście też mogły skorzystać, bo może nie wiecie o tych promocjach. Mam tutaj całą torbę i zacznę najpierw od sukienki, którą kupiłam na wyprzedażach. Bardzo mi się spodobała i powiem Wam, że jak ją zobaczyłam i jeszcze zobaczyłam cenę, to stwierdziłam, biorę ją w ciemno, nawet jej nie mierzyłam. Jest to przepiękna sukienka, materiał ma naprawdę super, w rozmiarze M. Ona wcześniej kosztowała 100, a ja za nią zapłaciłam 15,99. Tak, dobrze słyszycie. Kupiłam ją w Hausie. Tak wygląda z przodu. Zaraz oczywiście ją przymierzę, będziecie mogli zobaczyć, jak nie wyglądam. I co mi się też spodobało, że tutaj ta sukienka ma gumkę. Więc też będzie prawdopodobnie podkreślać talię. Zobaczymy, jak to będzie, bo powiem Wam, że jeszcze jej nie mierzyłam. Mam jednak nadzieję, że ona będzie na mnie dobra, bo tak sobie pomyślałam, że fajnie na przykład do tego będzie założyć botki takie czarne na wysokim obcasie, do tego ramoneskę i naprawdę będzie super stylizacja. Myślę, że ta sukienka będzie na mnie dobra, ale to się okaże. Kochani, pierwsza sukieneczka, którą mam na sobie, wygląda tak i powiem Wam, że ogólnie jest ok, ale ta góra wydaje mi się, że jest troszeczkę za obcisła, więc prawdopodobnie powędruje do kogoś innego. Druga sukienka jest już cieplejsza, taka grubsza, więc można nawet założyć ją teraz. Tak szczerze mówiąc, to myślę, że teraz najlepiej ją zakładać, bo to jest taka, można powiedzieć, swetro sukienka. I już Wam pokazuję, też była na promocji i powiem Wam, że jak ją przymierzyłam i zobaczyłam, jak nie wyglądam, to sama sobie się podobałam, naprawdę. I ja ją kupiłam w Mohito, jest to rozmiar M. Mierzyłam też XL, ale XL-ka była niestety na mnie za duża, L-ki znowu nie było, a M-ka moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Ja jeszcze się odchudzam, więc mam nadzieję, że jeszcze lepiej będę w niej wyglądać. Jest to sukienka, którą mam w planach założyć na urodziny. Tak pomyślałam, że to jest taka sukienka bardziej elegancka, do tego założę też wysokie buty, już Wam ją pokazuję. Jest to sukienka o kolorze czarnym, powiem Wam, że jeśli chodzi o kolor czarny, to ja naprawdę mam dużo sukienek o kolorze czarnym. Ja ogólnie mam dużo koloru czarnego w szafie, to jest chyba jeden z moich ulubionych kolorów, chociaż w białym też wyglądam ładnie. I to jest taka sukieneczka, zobaczcie. Tutaj te rękawki są takie szersze, oczywiście będziecie mogli zobaczyć lepiej ją na mnie, bo teraz to wiecie, tak tutaj tylko wymachuję. Tutaj ona jest cała z guziczków, tak jak powiedziałam, to jest taki grubszy materiał, może Wam pokażę z bliska. Zawsze jest ciężko mi pokazać czarny kolor, ale to jest taka sukienka właśnie cieplejsza, idealna na teraz, materiał też się fajnie rozciąga, jest taki elastyczny, sukienka jest dopasowana i powiem Wam, że wygląda w niej naprawdę fajnie, przynajmniej mi się podoba, wszystko podkreśla, co ma podkreślać, jest sukienka właśnie taka dopasowana, do tego też można założyć na przykład jakąś bieliznę wyszczuplającą i będzie fajnie. Te guziczki też ładnie wyglądają przy tej sukience i już Wam mówię cenę, bo nie powiedziałam Wam, ile za tą sukienkę zapłaciłam. W ogóle powiem Wam, że teraz w Mohito są ogromne wyprzedaże. Jeśli chodzi o sukienkę, to ona wcześniej kosztowała 179,99, a ja za nią zapłaciłam 39,99, więc niecałe 40 zł. A zobaczcie, jaka jest przecudowna. No naprawdę, teraz może tak nie wygląda, ale jak ją zobaczycie na mnie, to sami będziecie mogli ocenić. Oczywiście w Mohito jest ogromny wybór, jeśli chodzi o sukienki. Dziewczyny, jak szukacie sukienki na przykład na lato, albo szukacie sukienki takiej bardziej eleganckiej na przykład na wesele, to jak najbardziej Wam polecam teraz rozglądać się za takimi sukienkami, jak na przykład gdzieś się wybieracie właśnie na wesele, to zastanówcie się wcześniej na zakupem sukienki, bo jest ogromny wybór, możecie sporo zaoszczędzić. Kochani, ta sukienka to petarda, zobaczcie przy okazji, jak wygląda ta góra. Bardzo mi się podoba i już Wam pokazuję, jak wygląda na dole. Ona jest taka krótsza, jest tak przed kolanko. Jak widzicie, jest dopasowana, podkreśla, co ma podkreślać. Oczywiście można ją zniżyć bardziej. Jak widzicie, ona ma tutaj guziczki i te guziczki są takim bardziej dodatkiem, bo tych guziczków się nie zapina, ale bardzo fajnie się układa, milutki materiał, jest z takiego materiału cieplejszego i te rękawki są takie, jak teraz są modne. Wydaje mi się, że wyglądam w niej ładnie, przynajmniej się sama sobie podobam i na pewno nie pójdzie do zwrotu. Ja ją też mierzyłam
w przymierzalni. Tak jak powiedziałam wcześniej, mierzyłam dwa rozmiary i wydaje mi się, że w tej wyglądam fajnie. Do tego jakieś bodki czarne i będzie super. Rękawek wygląda tak, są takie bufiaste, ale ładna. Naprawdę czuję się w niej super. I cieszę się, że akurat wybrałam się do tego sklepu, bo szukałam dla siebie sukienki na urodziny i ta sukienka będzie moim zdaniem idealna. Tutaj mam kolejną sukienkę. Powiem wam, dziewczyny, że ja zazwyczaj tak nie chodzę na co dzień w sukienkach. Wolę spodnie, jakąś bluzę albo właśnie koszulę, ale tak pomyślałam, że już sobie zacznę kupować sukienki na lato, bo ja w tamtym roku wiem, że miałam mało sukienek, częściej chodziłam w spodenkach, a fajnie będzie założyć sobie taką zwiewną sukienkę. I znalazłam sukienkę, na którą może wcześniej bym się nie skusiła, ale tak sobie pomyślałam, że w mojej szafie brakuje takich sukienek. Ja nie mam takich sukienek długich, takich wiecie, za kolano. A taka sukienka będzie na przykład fajna do sandałków, do takich wyższych sandałków na obcasie. I tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie kupić sobie coś innego niż zazwyczaj, bo ja częściej decyduję się na takie sukienki przed kolanko, a teraz zdecydowałam się na dłuższą i naprawdę mi się bardzo spodobała. W ogóle to jest udany haul, mam dużo tutaj fajnych rzeczy wam do pokazania. I mam tutaj sukienkę, może wam zacznę od ceny, która kosztowała wcześniej 119,99. Ja za nią zapłaciłam niecałe 30, więc żal by było nie brać, tym bardziej, że ja się dobrze w niej czuję. Akurat był ze mną Pawcio na tych zakupach i powiedział, żebym brała, bo wygląda w niej fajnie. Jest to sukienka na ramionczkach. Te ramionczka są oczywiście regulowane, tak jak w staniku, więc to jest też na duży plus. Bardzo mi się podoba i wygląda, wiecie, na taką zwykłą niby czarną, ale dzięki właśnie temu, że tutaj ma te falbanki, to naprawdę to wygląda ładnie. Nie wiem, czy to będzie widać, bo naprawdę ciężko tutaj pokazać czarny kolor, ale musicie mi uwierzyć, tutaj są takie falbanki, po bokach są rozporki i jest to sukienka taka długa. Długa sukieneczka, bardziej dopasowana, fajna, taka zwiewna, z cieniutkiego materiału. A ja wam nie mówiłam wcześniej, ale po ślubie wybieramy się do Chorwacji, żeby tak odpocząć, żeby się wyciszyć po tym wszystkim, po tym całym zamieszaniu, więc będziemy chcieli sobie odpocząć i jedziemy na 8 dni. Dlatego tak pomyślałam, że fajnie będzie sobie zakupić takie właśnie sukienki zwiewne, więc na pewno sobie jeszcze coś tam nowego zakupię. Sukienka jest bardzo ładna i cena naprawdę jest kusząca. Już mam sukieneczkę na sobie i jak widzicie, ona jest właśnie na ramionczkach. Ramionczka ma regulowane. Sukienka taka długa, długa sukienka dopasowana. Zobaczcie, jaki ma tutaj rozporek. Mam nadzieję, że to widać, że ma tutaj falbanki, więc zakrywa co nieco, bo jak macie brzuszek, to te falbanki troszeczkę zakrywają. Tutaj góra też moim zdaniem bardzo fajnie się układa. Dziewczyny, to jest tak naprawdę moja pierwsza sukienka taka długa, bo zazwyczaj jak już kupuję sukienki, to są przed kolanko, a tym razem zdecydowałam się na taką luźniejszą, żeby też mieć coś takiego innego. Kolejna rzecz to już jest Pawcian. Kupiłam ją o polówkę, bo on się dobrze czuje w takich koszulkach i ona kosztowała, już wam powiem ile, 49,95, a my za nią zapłaciliśmy 24,95. Taka zwykła czarna, tak pomyślałam, że przy okazji właśnie tego filmu pokażę wam, co tutaj jest dla Pawcia. Przechodzę do kolejnej rzeczy, którą już mogliście widzieć, jak oglądaliście Mierzymy z Pepko. Ja wam tam pokazywałam piżamkę i dziewczyny, ja się nachodziłam tyle za tą piżamą, bo wszędzie była wykupiona i już myślałam, że albo jeszcze nie jest właśnie w Pepko dostępna u nas w mieście, albo po prostu właśnie wszyscy już wykupili. Akurat udało mi się trafić na ostatnią i akurat była w takim luźniejszym rozmiarku, bo tutaj mam rozmiar L, ale ja akurat lubię takie luźniejsze piżamki i powiem wam, że bardzo mi się spodobała. A ja na nią przypadkowo trafiłam na TikToku, bo dziewczyna ją polecała, mówiła, że jest bardzo fajna, że jest wygodna do spania, więc tak pomyślałam, że polecę i zobaczę właśnie, jak ta piżamka wygląda na żywo. Ona jest na takich ramionczkach, te ramionczka są też regulowane i ta piżamka kosztowała, już wam powiem ile, 30 zł. Ja mam ją, tak jak powiedziałam, w rozmiarze L. To jest taki komplecik i jeszcze w niej nie spałam. Oczywiście muszę to wszystko wyprać, bo ja zawsze jak już kupuję coś nowego,
to najpierw muszę wyprać. Jak już jesteśmy przy Pepco, to pokażę Wam kolejną rzecz z Pepco, którą też mogliście widzieć na koniec filmu z Pepco. Oczywiście Was zachęcam do obejrzenia. Jak macie ochotę zobaczyć, co tam Wam pokazywałam, co było w Mierzymy, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia. Zostawię Wam linka w opisie i też tutaj Wam się gdzieś wyświetli. Ja mam tutaj taką ładną bluzeczkę w rozmiarze, już Wam powiem jakim, w rozmiarze L i ona kosztowała 25 zł. To nie była akurat bluzka na wyprzedażach, ta bluzka była na nowym towarze i tak pomyślałam, że ona będzie fajna nie tylko na walentynki, bo tutaj zobaczcie, ona jest w takie białe serduszka o kolorze czarnym, ale też tak wiecie, na co dzień. Miły ma materiał, jest taka przyjemna w dotyku i tak ona właśnie wygląda. Ona jest naprawdę troszeczkę na mnie luźniejsza, ale ja bardzo często koszulę czy właśnie bluzki wkładam sobie w spodnie, tak jak na przykład tutaj. Teraz mam koszulę na sobie i też ją włożyłam do środka. Wydaje mi się, że to wygląda wtedy tak elegancko. Tak wyglądam w tej bluzce. Ona jest taka luźniejsza, bo to jest większy rozmiar, ale jakoś tego tak bardzo nie widać i zazwyczaj takie bluzeczki wkładam w spodnie. Naprawdę miły materiał, więc taka bluzeczka. Serduszka. Oczywiście w sieciówkach teraz jest naprawdę dużo wyprzedaży. Są bardzo fajne bluzy, sukienki, są wyprzedaże na biżuterię i wybrałam się również do sklepu Sinsay. Powiem Wam, że ja zazwyczaj w tym sklepie rzadko coś tam kupuję, ale jeśli chodzi o bluzy czy jakieś ogólnie dresy, jakieś komplety dresowe, to tam są fajne ceny i naprawdę są nawet fajne te dresy. Więc wybrałam sobie taką fajną bluzę o kolorze miętowym i wydaje mi się, że ten kolor do mnie pasuje. Ja mam tutaj tą bluzę w rozmiarze L, bo ona jest taka krótka. Ja nie lubię za bardzo takich bluz krótkich. Ta moim zdaniem jeszcze jest w miarę okej, bo są też krótsze, czego też nie rozumiem, bo są na przykład bluzy takie ocieplane, ale są krótkie, że brzuch jest na wierzchu, więc nie wiem, co ta bluza ma tak naprawdę robić. I tak ta bluza wygląda, ma kaptur i oczywiście Wam ją też pokażę na sobie. Ja jej w ogóle nie mierzyłam, bo szczerze Wam powiem, że mi się nie chciało. Ja ostatnio to za bardzo nie lubię mierzyć w sklepie, więc biorę tak na oko, a później jak wiecie, coś mi nie pasuje, przymierzę i nie wyglądam w tym dobrze, to po prostu zwracam. Bluza jest na mnie dobra i wydawało mi się, że ona będzie krótsza, ale dzięki temu, że wzięłam rozmiar L, to jest dłuższa. Tak dokładnie ona wygląda, moim zdaniem długość jest idealna, nie jest ani za krótka, ani za długa. Piękny ma kolor, więc oczywiście ona nie idzie do zwrotu, zostaje ze mną, ma też kaptur. O, tak wyglądam w tej bluzie i ja lubię takie bluzy zarzucić sobie tak na co dzień. Mnie dziewczyny polecam. I ostatnia rzecz, którą mogliście już widzieć we vlogu, bo raz właśnie byłam w tym ubrana, jest to taki sweterek, który kupiłam w Lumpeksie. Zobaczcie, jaki jest przepiękny, naprawdę bardzo mi się spodobał, taki cieplutki, tak on właśnie wygląda z przodu. I ten sweterek był na wyprzedażach, nie pamiętam ile za niego zapłaciłam, ale na pewno nie kosztował więcej niż 20 zł. Do 20 zł na pewno, więcej myślę, że nie. Bardzo ładny. Też Wam go zaraz pokażę na sobie. Ten sweterek z Lumpeksu wygląda jak nowy, jak nieużywany, nigdzie nie jest zniszczony. Tak to jest ok, ale widzę, że ma troszeczkę tutaj kulek, więc będę musiała go wyczyścić. I myślę, że w sieciówce zapłaciłabym za taki sweterek z 80 zł jak nic. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o moje zakupy. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, w której rzeczy Wam się najbardziej spodobałam. Czy ładnie wyglądam w tych sukienkach, co o tych sukienkach myślicie. I dajcie mi znać, czy udało Wam się coś ciekawego kupić. A my widzimy się już w kolejnym. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, na łapki w górę. Jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a oglądacie mnie dłużej, to zachęcam do zasubskrybowania. A ja już się z Wami żegnam. Buziaki, pozdrawiam, pa, pa.